ponad 50 zawodników, 6 kategorii i piękna pogoda. Tak rozpoczęliśmy początek otwartych mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego w Głażewie. Zobaczcie, jak wygląda ściganie na najwyższym poziomie. Razem ze mną Mateusz Lampkowski. Mateusz, dzisiaj twój debiut. Jak w ogóle oceniasz tor w Głażewie? Super, naprawdę impreza świetna. Jestem pod wielkim wrażeniem. Byłem w zeszłym roku w roli kibica. Dzisiaj jako zawodnik, także jestem w szoku, że tak to się fajnie udaje organizować. Torek przerobiony. Nie miałem okazji wcześniej tutaj jeździć, także super. Wszystko na plus, absolutnie. Polecam wszystkim. Miłosz, tutaj historia dzieje się na naszych oczach, startuje twój syn. Jakie w ogóle emocje? Znaczy tutaj jedzie Bartosz, on skończy 9 lat w sierpniu. No bardzo większe na pewno niż sam przed swoim startem. Jednak jak dziecko jedzie, to człowiek się jednak dużo bardziej stresuje. Ale obecna tutaj właśnie cała rodzina, bo nie tylko Bartek jeździ, ale też młodszy syn. Tak, tak. Szymon jeździ tutaj właśnie na tym mniejszym torze. On jedzie właśnie w jazdach pokazowych. O, Bartosz właśnie teraz dochodzi. Może się uda. W pierwszym wyścigu był drugi, teraz jedzie trzeci. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno zapraszam was wszystkich do spróbowania, tak? Pitbajków, jazdy na pitbajku, z tego względu, że to jest nieokreślony wiek wzwyż. Nawet babcie, dziadkowie mogą jeździć. A dzieci, no wiadomo, jeżeli już umie jeździć rowerykiem, na pewno sobie poradzi. Także zapraszam, Tor Głażewo, pitbike.pl, siła! Adam, dzisiaj debiut w kategorii pro, masz zaledwie 17 lat, a tutaj już nieźle namieszałeś w stawce. Tak widać, nie? No, wyprzedziłem lepszych kolegów. Myślałem, że dzisiaj nie dam rady dojechać na punktowanej pozycji, na podium, ale w tamtym tygodniu potrenowaliśmy całą niedzielę z panem Marcinem Wójcikiem, byłem na szkoleniu i widać, że są z tego jakieś rezultaty. Fajna impreza, mam nadzieję, że w drugim wyścigu też będzie dobrze. Jak myślisz, jak pójdzie ten drugi wyścig? Nie chcę nie zapeszać, bo zawsze jak zapeszałem, to zawsze dojechałem gdzieś z tyłu albo się przewróciłem, więc ja na razie nic nie mówię. Możemy pogadać jeszcze raz po zawodach, to wtedy wam powiem. W takim razie my też nie zapeszamy i życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Razem ze mną Daria Leba, bezkonkurencyjna w kategorii Pit Ladies. Daria, jak ci się dzisiaj jechało? Dzisiaj tor świetnie przygotowany, warunki świetne, ciepło było, no bardzo dobrze. A tutaj w Głażewie, jak teraz treningi? Kolejne zawody odbędą się chyba dopiero w czerwcu, więc czekamy i powoli się przygotowujemy. Trochę tu, na asfalcie i trochę w Głażewie. Super, dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję bardzo. Razem ze mną Kinga Brzdęk, która dzisiaj wywalczyła trzecie miejsce w kategorii Pit Ladies. Kinga, jak byś podsumowała dzisiejszy start? Super było. W pierwszym wyścigu no, stres taki, ale już drugi po prostu tak mi wszystko puściło i myślałam, żeby tylko dojechać szczęśliwie do mety i jak w najlepszej pozycji być. A jak oceniasz tor w Głażewie? No jest, zmienił się troszkę bardzo technicznie, bardzo. Ciężko trochę było właśnie w tych zakrętach, ale super. Można dużo się nauczyć na takim torze, trenując i dużo jeżdżąc. Cały czas obecny jest stereotyp, że motoryzacja może nie do końca jest dla kobiet. Dlaczego polecasz pitbajki? O nie, pitbajki są dla babek, trzeba jeździć i kobiety powinny jeździć. Jest to bardzo bezpieczne. Ja nigdy na motocyklu nie jeździłam, bałam się, a pitbike jest po prostu ekstra. Dzięki wielkie i powodzenia. Dziękuję. Pierwsza runda Budrymstal otwartych mistrzostw województwa kujawsko-pomorskiego za nami, a razem ze mną zwycięzca Adam Rambeza. Adam, dzisiaj myślę, że zaskoczyłeś tutaj wszystkich obecnych i chyba trochę sam siebie. No, nawet bardzo bym powiedział. Miałem stres od czwartku, nie mogłem spać po nocach, bo myślałem nad tymi zawodami, chciałem się jak z najlepszej strony pokazać. A okazało się, że dzisiaj dałem radę i pokonałem wszystkich chłopaków. Piękna historia, którą sam tutaj napisałeś. Jak w ogóle ci się jeździło w kategorii, bo jeszcze niedawno startowałeś w juniorach, teraz już kategoria pro? No na pewno, w juniorze w tamtym roku rywalizowałem z Danielem Linem, którego bardzo pozdrawiam.
a teraz czas był na przeskok na pro i wydaje mi się, że to była dobra opcja. Nabrałem większego doświadczenia ze starszymi chłopakami, którzy lepiej jeżdżą. Nabrałem tempa i wygrywam. Dzięki wielkie i powodzenia w czerwcu. Dzięki bardzo, do zobaczenia. Tego dnia najlepsi okazali się być Maksymilian Sawina, kategoria smyk, w kategorii kadet Mateusz Afelt, Denis Zieliński w kategorii junior, Daria Leba, Pit Ladies, Adam Rambeza, kategoria pro i Miłosz Pawlikowski, pierwszy raz w kategorii open. Jeżeli spodobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i dodaj komentarz. Zachęcamy do subskrybowania kanału i oglądania innych filmów. Odwiedzajcie na bieżąco nasz Facebook i Instagram. Linki poniżej w opisie filmu.